kolejną recenzję. Stop! To nie będzie żadna recenzja. Nie! To będzie unboxing z bliskim spojrzeniem na nowy produkt i rozmową z jego twórcą, sprzedawcą, który przybliży nam ten produkt i opowie o nim. Lecimy z tematem! Na moim kanale tym razem coś specjalnego i innego. Znaczy, nie chodzi tu o sam produkt, a o to, jak postaram się to zrealizować. Najpierw oczywiście unboxing, duży, nie wiem czy nie największy na kanale, bo widzimy, duża bardzo paczka, deklarowane 6 kg, ale chodzi o to, że nie tylko otworzę, pokażę wam dany produkt, pokażę jak wygląda w użyciu na tarczy, podczas zrzucania, ale także postaram się przybliżyć wam całość tego produktu poprzez rozmowę z osobą, która go wymyśliła, która sprzedaje te produkty, u której możecie dostać to i ocenimy, czy warto i jak to dokładnie wygląda. Nie przedłużam, obejrzyjmy jak to wygląda najpierw, co wyjmiemy z paczki, a później jak zamocować to na tarczy, bo już chyba wiemy, chodzi o oświetlenie do tarczy kolejne po tym premierowym Mission Torus 270, pora na Dart Light Fat One, czyli najgrubszy, można tak powiedzieć, produkt od Dart Light, od Łukasza. Zobaczmy, co jest w środku. Tak jak za każdym razem, tak i teraz rozpakujemy merderską przesyłkę lotką. Oczywiście moje Loxley Nature 22 gramy. Zaczynamy. Żebyście wszystko widzieli, postaram się wskazać cokolwiek. Tak jak mówiłem, ta przesyłka jest naprawdę duża. Największa chyba spośród wszystkich, jakie do tej pory do mnie przychodziły, ale nie ma co się dziwić, bo to opona, która ma objąć opona. Oświetlenie, albo opona z oświetleniem, jak to można też powiedzieć, która ma objąć całą oponę wokół tarczy, więc średnica o wiele większa od samej tarczy i ciężar też bym powiedział, że większy niż tarcza. Zobaczymy zaraz, jak to wygląda w środku. Dokładnie zabezpieczone taśmą, aczkolwiek bez przesady. Wszystko dotarło w całości. Tutaj jeszcze widać w środku kolejna taśma. A nie będę nawet tego pokazywał, bo to nie o to chodzi. To nie jest główny aktor tego przedstawienia i już mamy. Lotkę chyba można odłożyć. Matko, proszę Państwa, ja myślałem, że to o tak sobie siedząc wyjmę. A to jest, kurczę, ostry zawodnik. Proszę Państwa. Stawia opór. Zamieni się chyba miejsce. Proszę Państwa, widzimy samo oświetlenie. Przysiądę sobie, bo unboxing męczący. Porządnego metalu. Dosyć ciężkie. Od razu tutaj widać, obrócę, pokażę. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery mocowania. I jestem ciekawy, jak to dokładnie wygląda. Widzę, że tutaj jest papierek, więc to jest pewnie instrukcja opracowana przez Łukasza. Do tego mamy tu zawinięty zasilacz. Kabel zasilający. Mamy. To ważne. Oczywiście tutaj to już od polskiego producenta Łukasza. Dart Light. Nie ma problemu z wtyczką. Pamiętamy, że przy Mission Torus 270 obawiałem się, że może nie być przejściówki i wtedy byłaby tak zwana lipa. Tutaj oczywiście o lipie nie ma mowy. Aczkolwiek jestem ciekawy, jak to Łukasz rozwiąże. Zobaczymy w rozmowie, czy myśli o tym, żeby sprzedawać oświetlenie globalnie, na przykład na Wyspy Brytyjskie. Wtedy na pewno trzeba będzie pomyśleć o przejściówce albo czymś takim. Co tutaj mamy? Jest instrukcja obsługi z logiem Dart Light. Zaraz będę musiał się z nią zapoznać. Oraz
To jest bardzo przyjemne. Podziękowania. Przeczytam, bo warto. Dziękujemy, drogi darterze. Dziękuję za wybór mojego produktu. Myślę, że jakość wykonania, jaką oferuję, zadowoli Cię w 100%. Oczywiście jestem otwarty na wszelkie sugestie, jak udoskonalić produkt i wszystkie wezmę pod uwagę. Jeżeli chciałbyś pomóc w promowaniu produktu, to zrób kilka zdjęć, pochwal się nimi na Facebooku, oznaczając nas, polub nas na facebook.com/dartlight.pl. Wszelkie chwyty dozwolone. Dziękuję i mamy autograf Łukasza. Naprawdę, naprawdę doceniam. Bardzo fajny gest. Tutaj jeszcze widzimy, że jest znak wodny Dartlight. Jak najbardziej zrobię zdjęcia, udostępnię Instagram, Facebook, YouTube. Jak najbardziej będą należały do Dartlight. Tutaj popatrzymy teraz w instrukcję. Mamy informacje o produkcie, średnicę, wysokość, wagę. A, i mamy wpisane the big one, the fat one, the little one. Mamy trzy rodzaje oświetlenia Dartlight, ale o tym na pewno będzie więcej w rozmowie z Łukaszem i wtedy też na pewno jakieś przebitki, zdjęcia pokażę Wam, jak wyglądają właśnie te trzy modele. Będziecie mogli się zapoznać i pomyśleć, który najbardziej by pasował do Waszej tarczy, do Waszych warunków w domu i do Waszych potrzeb, bo nie zawsze to największe oświetlenie pewnie komuś jest potrzebne. Rama oświetleniowa tarczy The Big One i The Fat One dla własnego bezpieczeństwa należy przymocować do ściany. Zawsze wybieraj wkręty i kołki odpowiednie dla Twoich ścian. Rama oświetleniowa tarczy The Little One nie wymaga dodatkowych kołków do montażu, jednakże należy sprawdzić, czy tarcza jest odpowiednio zamocowana oraz czy suma wag ramy oświetleniowej tarczy i tarczy nie będą za duże dla dobranych kołków. Jeżeli tak będzie, dla własnego bezpieczeństwa należy je zmienić na odpowiednie. Typ oświetlenia taśma LED plus zasilacz gniazdkowy. Produkt nie jest zabawką. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. I tutaj fajny komentarz pod logiem Dartlight. From a darter for darters. Konkretne przesłanie. Mamy instrukcję, czyli widzimy już, jak zamocować oświetlenie na ścianie. Trzeba w czterech miejscach przymocować oświetlenie do ściany na wkręty. Podobnie trochę jak z tym systemem Rotafix, który ostatnio omawiałem u mnie na kanale. Tyle z unboxingu. Trzeba się przyjrzeć tarczy z bliska, a później porozmawiać z Łukaszem. Widzieliśmy już unboxing, zobaczyliście oświetlenie Dartlight z bliska, ale na pewno nie przybliżyło nam to wszystkich informacji na temat tego produktu. A gdzie szukać informacji, jak nie u źródła? Rozmawiamy z Łukaszem, twórcą Dartlight. Zacznijmy może, no, na początku oczywiście przywitajmy się. Cześć Łukasz. Cześć Maciej, miło Cię widzieć. Ciebie również. No to pierwsze pytanie takie podstawowe. Może przedstawiłbyś nam cały ten twój projekt o nazwie Dartlight. Wiesz co, no Dartlight tak szczerze powstało troszeczkę przez przypadek, tak z moich osobistych potrzeb. Z dartem mam do czynienia od 2005 roku. Jakimiś tam przerwami teraz od 2 lat troszeczkę mocniej zacząłem grywać i też sporo zacząłem trenować w domu. Potem przyszła pandemia i skończyło się granie turniei czy Pucharów Polski na żywo, czy tam można powiedzieć w realu. I wszystko się przeniosło do domu, do League Online i do innych zawodów, wszystko na kamerkach. No i przyszła potrzeba zmiany oświetlenia. Przeanalizowałem rynek, to co on proponował nie do końca spełniało wszystkie moje oczekiwania, a z drugiej strony mówię, czemu nie wyprodukować sobie samemu, czemu nie stworzyć czegoś, co będzie mi odpowiadało. Mojej partnerce, która jest estetką i tak zwraca uwagę, co wisi na ścianie, więc
musiałem się skupić na tym, żeby to miało jakiś fajny wygląd. I tak powstało pierwsze oświetlenie, pierwsze partie próbne, projekty, gdzieś tam rozrysowane, przychodziło to. I powiem ci, że tam znajomi na to popatrzyli i powiedzieli, że to nawet fajnie wygląda, że ma prawo to bytu na rynku, że może to się podobać innym. I tak zaczęła się ta historia. Powstało logo, powstała strona na Facebooku, prace nad stroną internetową ciągle trwają, więc to tak pokrótce, skąd to się wszystko wzięło. Mówimy tak ogólnie o tym Dartlight, a może byś nam przedstawił dokładnie produkty, które są u Ciebie w ofercie obecnie? Obecnie mam trzy produkty. Dwa najpopularniejsze to jest The Big One i The Fat One, czyli te, które się montują gracze, którzy mają opony założone na tarczach ochronne, bo są pod te wymiary są stworzone. No i jest też The Little One dla osób, które chciałyby po prostu założyć oświetlenie od razu na tarczę, bez żadnej opony. Jak ktoś nie używa opony, no to jak najbardziej wtedy The Little One. A te poprzednie, o których mówiłem, no to właśnie są dla graczy, którzy używają opony. Wydaje mi się, że właśnie takie tego typu oświetlenia jak The Little One widziałem już gdzieś, bo sam nawet miałem okazję gdzieś na początku, jak te oświetlenia LED pojawiały się do tarczy, takie zakupić, ale faktycznie te dwa większe modele, wydaje mi się, że to coś trochę nowego na rynku i może namieszać. Dobra, kolejne pytanie, chyba że chciałbyś się jeszcze odnieść do tego mojego komentarza. Miasto, ja mam nadzieję, że namiesza, że troszeczkę wprowadzi tam bałaganu w rynku oświetlenia, bo wiadomo, ja mały polski tutaj producent, ale staram się jakby dać produkt, który zadowoli wszystkich. Jakbyś jeszcze powiedział, jak myślisz, do kogo głównie są te twoje produkty skierowane? To generalnie do wszystkich, którzy grają w darta, którzy lubią solidną konstrukcję, która jakby gwarantuje, ja mogę powiedzieć, że ona się nie zepsuje, to najszybciej to LEDy się przepalą, bo nie jestem producentem LEDów, więc nie mogę za to gwarantować, ale one mają tam swoją żywotność. A cała reszta to jest właśnie, że one są solidnie, wyglądają dość fajnie, są płytsze niż to, co konkurencja oferuje, no, że nie od wszystkich, ale tam od większości, więc to w zależności jak komu pasuje do wystroju w mieszkaniu, tak myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, tak żeby to ładnie zamontować i wyglądało to. A wybierając właśnie te trzy modele do produkcji, kierowałeś się gdzieś tym, że te dwa większe są dla osób, które mogą powiesić tarczę na ścianie i na trwałe gdzieś tam zamocować sobie jakieś dodatki do niej, a to mniejsze na przykład dla osób, które grają na przykład z tarczą na stojaku lub na, no nie wiem, w jakimś innym miejscu? Wiesz co, na początku myślałem o tym właśnie, żeby stworzyć uniwersalny produkt i nawet żeby to duże było też możliwe do montowania do stojaka, ale jednak brakło mi pomysłów, jak to zrobić, żeby to było przyjazne dla użytkownika, więc skupiłem się na tym, żeby te duże jednak były montowane na ścianę i tak jak już wiesz z instrukcji pewnie, że musi być użyty kołek dla własnego bezpieczeństwa, bo to, ale to jak już montujesz tarczę, to montujesz ją na stałe w jednym miejscu, więc myślę, że to samo z oświetleniem, nie trzeba go ściągać, żeby obracać tarczę, czy wymieniać tarczę, więc to tak. Nie powinno być problem. Mhm. A to mniejsze rzeczywiście można na stojak zamontować, przy czym no, też jeszcze tam pracuję nad, żeby to było stabilniejsze, tak? Bo to taki pomysł był szybko wykonany i muszę tam troszeczkę popatrzeć jeszcze na to. Sporo czynników i sporo argumentów za Twoim oświetleniem już wymieniłeś, ale jakbyś tak określił, co jest specjalnego w oświetleniach Dartlight i dlaczego warto byłoby je kupić? Wiesz co, no tutaj można by opisywać w samych superlatywach swoje produkty, bo kto by tak nie robił, jakby się chciał zareklamować, ale wydaje mi się, że najlepszą reklamą są opinie i wiadomości użytkowników, którzy już je kupili. Przykładowo kilka komentarzy się na Facebooku pojawia pod zdjęciami, że ludzie są mega zadowoleni, że polecają, że jest to pierwsza klasa. Też dostałem fajne wiadomości z Allegro od kupujących, że nie spodziewali się, że tak dobrze to wygląda, że są zaskoczeni i że świetna robota, jest solidna konstrukcja. Więc myślę, że to oni są wyznacznikiem tego, czy produkt jest dobry, czy jest zły. Bo tak jak mówię, no ja mogę opowiadać, że jest idealny, ale myślę, że najlepiej zapytać tych, którzy już go mają.
A czy napotkałeś jakieś problemy przy tworzeniu całego tego projektu Dartlight? Co było dla Ciebie najtrudniejsze w opracowywaniu tych modeli? Wiesz co, no powiem Ci tak, u mnie to jest tak, że od pomysłu do produktu to u mnie jest krótka droga. Jak mi się coś sobie wymyślę i nie znajdę tego na rynku, to zaczynam kombinować, czy mogę sobie to sam zrobić. No i tak właśnie było z Dartlek, jak wcześniej powiedziałem. Tylko potem przyszły przepisy, obostrzenia i wymagania formalno-prawne. A że w życiu zawodowym i osobistym jestem dość odpowiedzialną osobą, musiałem to wszystko sprawdzić i czasami tego jest tak wiele, że już myślałem, że po prostu zrezygnuję, bo jednak jesteśmy na rynku europejskim, w Unii Europejskiej. Tego jest masa dyrektyw, które trzeba przeczytać, sprawdzić, wesprzeć się kimś, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok. To było takie najbardziej zniechęcające, a cała reszta to przyjemność. Jak już przyjdzie tworzyć, składać to wszystko, zapakować, wysłać, to jest sama przyjemność. Najgorsza to jest ta właśnie biurokracja i papierologia. To bardzo ciekawe. Myślę, że praktycznie nikt nie myślał o tworzeniu produktu z tej perspektywy, że to też jest taka odpowiedzialność i że to oświetlenie spełnia jakieś tam normy, przepisy. Więc myślę, że to dodatkowy atut twojego oświetlenia, skoro tak zaopiekowałeś się jakby produkcją tego. Wiadomo, każdy też dba o siebie i ja też jakby sprzedając czy proponując coś, chcę, żeby to było jak najbezpieczniejsze dla użytkownika, dlatego też jest instrukcja obsługi, która opisuje, jakie ewentualnie mogą być zagrożenia, co należałoby zrobić, jak zamontować. Także myślę, że wszyscy inni producenci robią to samo, tak jak ostatnio miałeś unboxing oświetlenia z firmy Mission, tak dobrze kojarzę, to myślę, Tak, że tam tak, tak. też jakby piękna instrukcja obsługi, jak montować, pewnie ten znak CE też gdzieś jest na Jak kartonie najbardziej, tak. wklejony, więc to wszystkich obowiązuje, to jakby nie mamy na to wpływu. No to super, naprawdę podejście godne pochwały. Już troszeczkę mówiłeś o tym jakimś porównaniu twojego oświetlenia do innych, a czy starałeś się czerpać jakieś inspiracje od producentów, tych już takich największych producentów darterskich z rynku, jeżeli chodzi o oświetlenie, o oświetlenia oferowane przez nich? Wiesz co, jakby oni nie byli dla mnie inspiracją, raczej jak badałem rynek, to sprawdzałem mniej więcej, jak to się cenuje kształtowo i patrzyłem, jak wyglądają konstrukcje, żeby czasami nie popełnić plagiatu, żeby ktoś potem nie powiedział, że a skopiowałeś oświetlenie od Winam albo od Targetu, to nie jest fajna robota, dlatego bardziej się No tak. skupiałem na tym, jak wyglądają tamte oświetlenia, żeby ktoś potem do mnie nie przyszedł i powiedział, a to jest kopia tego i tamtego. No. Ja raczej chciałem stworzyć coś, co jest moje i dla wszystkich i nie jest kopią tego, co już mamy, co już nam rynek proponuje. Mówiłeś, że pandemia wpłynęła na twoją decyzję na temat projektu Dartlight. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o rozwój Darta w Polsce? Bo nie ukrywając, i też ja prowadząc wywiady z różnymi osobami, czy robiąc swoje materiały, nie ukrywam, że ten boom po ćwierćfinale Mistrzostw Świata Krzysztofa Ratajskiego był. Naprawdę dart się rozwinął w Polsce. Po tym pojawiło się dużo osób. Czy to też wpłynęło na projekt Dartlight? Wiesz co, może troszkę tak wpłynęło, bo też jakby na grupach, forach darterskich się pojawiały pytania o oświetlenia inne niż to, co właśnie oferują wielcy producenci. Dwa, cała masa nowych graczy się pojawiła rzeczywiście po sukcesach Krzysztofa ostatnich i po tym, jak nasi gracze sobie radzą od niedawna, czy to w różnych zawodach międzynarodowych, czy ligach online, jest coraz wyższy poziom. No i też sam gdzieś tam uczestniczę w darcie w Gliwicach i, no, i ludzie się pytali, gdzie można zagrać, jak już minie pandemia, czy gdzieś gramy i tak dalej, więc gdzieś ma to wpływ na to, że stwierdziłem, że może warto produkować, może będą odbiorcy. Trochę pandemia w tym pomogła, trochę Krzysztof Ratajski też, więc jakby sam rozwój darta idzie w dobrym kierunku, uważam, w Polsce. Dużo też robią wszyscy organizatorzy pucharów, czy to właśnie jak była pandemia, te wszystkie puchary online, które były organizowane. Świetna sprawa i też dzięki Wam, dzięki nim, albo podziękuję Wam za to, że macie energię i chęci, żeby to ciągnąć ten wózek, bo to też nie jest łatwe.
Myślisz, że jest szansa na dalszy rozwój Darta, jeszcze bardziej pójść do przodu i też takie pytanie właśnie, tak jak już ten rozwój nastąpił i opowiedziałeś o tym właśnie, jaki to miało wpływ na Dart Light, myślisz, że jest szansa, żeby zrobić jeszcze krok do przodu i czy to też jaka, czy to będzie też jakaś szansa dla Ciebie i dla Dart Light? Myślę, że dart będzie się rozwijał. Jest to, powiedzmy sobie szczerze, jest to sport dla wszystkich. Tak? Każdy może w niego grać, daje fajne emocje, jest współzawodnictwo, więc myślę, że będzie to, że pomoże to i mi, i w rozwoju moich oświetleń, a innym da dużo szczęścia i zabawy w samym graniu. Tak? Jak już mówimy tutaj o rozwoju Dartlight właśnie, czy planujesz wprowadzić na rynek jakieś inne produkty, czy może już opracowujesz jakieś prototypy? Wiesz co, na pewno, znaczy może nie na pewno, bo to nie chciałbym tak mówić, że coś na pewno będzie. Gdzieś już kombinowałem, już myślałem nad kolejnymi produktami, gdzieś tam analizowałem, jak je stworzyć, ale to niestety musiałem ten pomysł jeden pogrzebać, bo on nie spełniał moich oczekiwań, więc takich rzeczy bym też nie wypuszczał do sprzedaży, ale zawsze gdzieś tam mam głowę pełną pomysłów i jak się coś tylko pojawi i wyjdzie to fajnie, to na pewno się będę z tym dzielił, no, z wami wszystkim. To na pewno będę czekał, bo na pewno wtedy pochwalisz się na fanpage'u, na Facebooku, wrzucisz jakieś ładne pewnie zdjęcia tak. I będzie to pewnie cieszyło nasze oko. To jeszcze takie pytanie. O to, czy z biegiem czasu zauważyłeś jakieś wady w Twoich produktach i też od razu, jakie są najmocniejsze strony według Ciebie, takie kilka punktów, które przemawiają za tym oświetleniem? Wiesz co, wady się pojawiły już na samym początku, przy pierwszych jakby partii próbnej, tak zwanych, jest, teraz uciekło mi słowo, dobra, zostajemy przy partii próbnej, pierwszym zamówieniu jakby konstrukcji, potem złożenie wszystkiego do kupy, już tam zauważyłem, że to nie do końca jest to, o czym myślałem i tam się zaczęły pierwsze poprawki, w miarę szybko się udało je wyeliminować i wygląda to tak, jak wygląda na ten moment, a kolejne zmiany to tak naprawdę były uwagi użytkowników, też każdego, kto kupił oświetlenie, proszę o jego krytyczne uwagi, co by dodał, co by zmienił i staram się je uwzględniać. A najmocniejsze strony to, co już mówiłem, solidna konstrukcja, nie wiem, dobre, bo polskie, no i można z producentem porozmawiać na Pucharze Polskim lub innym turnieju, chyba nie każdy ma okazję porozmawiać z innymi producentami tak twarz o twarz o produkcie, o przyszłości produktu albo o czymkolwiek innym, nie o darcie. Gdzieś tam zawsze nowych graczy staram się wspierać tą wiedzą, którą już zdobyłem, a inni koledzy bardziej doświadczeni też z tego, co widzę, jakby jesteśmy jedną taką wielką społecznością, która zawsze gdzieś tam dobrą radą wspomoże. Jak najbardziej. Myślę, że to trochę tak jak z polskimi sklepami darterskimi, gdzie zawsze jak mantrę będę powtarzał, że jeżeli ktoś szuka czegoś, co może dostać w polskim sklepie darterskim, to warto właśnie tam to kupić, wspiera się polskich przedsiębiorców i osoby, które głównie są później, które później ofiarują nagrody czy wspierają konkursy. Tak samo u Ciebie wsparłeś to Only Darts Premier League, tak. Jesteś tam wymieniany w gronie sponsorów, czyli też już można powiedzieć, że to jest taki jakby kolejny krok w Twoim rozwoju, czy zaczynasz wspierać darterskie rozgrywki w Polsce? Tak, akurat tutaj z Łukaszem byliśmy w kontakcie, zaproponował mi taką formę promocji i oczywiście się zgodziłem, bo są tam gracze, z którymi grałem też jeszcze w wieku, jak chodziłem, jak na studia uczęszczałem i też się znamy z Łukaszem jakiś czas, więc jakby popieram taką formę rywalizacji i jak najbardziej trzeba ją wspierać. No też dwie ligi online też daje nagrody. Ale to one będą losowane przez organizatorów, żeby nie było na to żadnego wpływu. Uważam, że lepsze, fajniejsze jest takie losowanie, że każdy ma szansę coś wygrać, że nie trzeba być na pierwszym, drugim czy trzecim miejscu w danej lidze, a można grać, bawić się i ewentualnie w losowaniu coś jeszcze dostać.
To na pewno kolejny argument za tym, żeby właśnie kupić oświetlenie od Ciebie. Myślę, że to jest bardzo taka pozytywna informacja, która może przekonać niejedną osobę do zakupu. I takie ostatnie pytanie, przyszłościowe bardziej chyba. Czy planujesz kiedyś wyjść z oświetleniem poza granicę Polski, może zaatakować gdzieś tam rynek UK, coś takiego? O UK nie myślałem. Wiesz co, nie wykluczam, że gdzieś wyjdę poza granicę Polski, bo jednak jesteśmy w tej globalnej wiosce w Unii Europejskiej. Wszyscy, więc ten rynek jest dość otwarty. I powiem szczerze, że gdzieś tam na fanpage już miałem pierwsze pytania, czy z Hiszpanii, czy z Bułgarii. Jakieś tam zainteresowanie było po pierwszej tam reklamie, którą gdzieś wykupiłem na Facebooku. Nie wykluczam, że tak się stanie, ale na razie sobie rozwijam to powolutku i patrzę, jaki jest odzew, żeby później zaplanować może, czy co zrobię dalej, czy tak pójdziemy dalej, czy może w jakiś inny sposób będę chciał uderzać na rynki zagraniczne. No to jeszcze jest taka faza pomysłów, faza projektu jakiegoś zastanawiania się, jak to zrobić. Faktycznie masz rację, że w dzisiejszych czasach wyjście, szczególnie w Unii Europejskiej, bo rzuciłem tutaj przykład UK, gdzie po Brexicie pewnie sytuacja jest troszeczkę trudniejsza. Cło, kontrola celna i tego typu rzeczy troszkę utrudniają to, aczkolwiek pewnie wszystko jest do przeskoczenia. Jeżeli dalej ten twój projekt Dartlight będzie się rozwijał, to pewnie będzie można właśnie wyjść za granicę. Widać, że to idzie w dobrą stronę. Ja już chyba więcej pytań nie mam. Jeżeli jeszcze chciałbyś coś przekazać widzom, coś powiedzieć o swoim projekcie albo cokolwiek innego, to możesz teraz to zrobić. Dzięki. Wiesz co, myślę, że o projekcie to wyczerpaliśmy dość solidnie temat i nie ma co już więcej o tym opowiadać. Chciałbym wszystkim zaczynającym i grającym życzyć dobrej gry i samych sukcesów, tak? Jak najwięcej szybkich lotek i wysokich zamków, no bo o to wszystko w tym chodzi. Dobrej zabawy podczas turniejów i gry, samych dobrych emocji. Tak, to jest najważniejsze, żeby czerpać radość z tego darta, żeby miło spędzać czas, poznawać nowe osoby, rozwijać się, robić progres w darcie. Myślę, że przybliżyliśmy cały projekt Dartlight, jak i poszczególne oświetlenia proponowane przez Łukasza tutaj właśnie Wam. Może to pomoże w wyborze odpowiedniego oświetlenia do Waszej tarczy. Troszkę mi się tutaj zrymowało, ale w tym momencie to chyba było na tyle. Dziękuję Łukasz za rozmowę, bardzo było miło porozmawiać. Na pewno już sam wiem, że dowiedziałem się więcej o tym całym twoim projekcie. Sam na pewno też będę miał kilka uwag do ciebie, ale myślę, że to po chwili, gdzie potestuję twoje oświetlenie, mam już jakieś porównanie z innymi oświetleniami i kilka uwag na pewno będzie, może je uwzględnisz i wtedy produkt Dartlight będzie jeszcze bardziej kompletny. Nie, no super. Ja oczywiście jestem otwarty, tak jak wspomniałem, na wszelkie uwagi, no bo robię to sam, więc nie wszystko mogłem przewidzieć. A każdy użytkownik ma coś do dodania od siebie, później sobie to przeanalizuje, czy rzeczywiście będzie to miało pozytywny wpływ. I jak tak, to zazwyczaj wprowadzam. Tak jak powiedziałem panu Wiesławowi, że zresztą dziękuję za jego sugestie, które wprowadziłem do kolejnych produktów, więc uwzględniam. Dobra, to dziękuję Łukasz i mówię do następnego, bo może jeszcze jakaś okazja będzie do rozmowy czy przedstawienia. No i do zobaczenia przy tarczy. Jasne, do zobaczenia.